Can you turn it down, please? Kannst du Musik leise stellen, bitte? Danke. Sigmund is there. Okay. Please. Thank you. Jemand, der Sie abschenkt, Herr Sigmund. Ja. Good morning. I'm George Knight. It's a pleasure. We know each other? Most definitely not. As can you see, I'm very busy. We have a lead, and this the deciding game this month. No matter. I have time. Englishman. What do you want? Let's talk about the war and what happened after the war. The war? Ask Helmut. He knows more than I. He was on the Eastern Front. He was in prison camp until 56. Russian hospitality. Yeah, genau. Actually, I would prefer to talk to you about the happenings after the war. Well, Helmut, Schachmatt in 5. He didn't say goodbye. He doesn't know how to lose. I'm writing a book about the war. Are you a historian? More an explorer of curiosities, and I don't believe my book deserves to be labeled as such. I'm writing a book about World War II and its unknown heroes. A bit of action, a pinch of drama, unsung heroes and their heroics, you see. I'm not a hero. Who cares about an old man with a lung cancer and raising addiction? I'm not interested in you. Then who? Captain Pilecki. Witold Pilecki. Ja, nie Pilecki. I know more about them than I ever wished. Борщевая, да хуя, блядь. Эй, алло, дай, ты шо? Смотри, кто идет. Опа-на! Давай его признаем. Пацаны, пацаны. Эй, поляк, нахуй! Идет. Эй, поляк! Глухой, что ли? Если глухой, то и тупой. Хороших людей не поймаешь. Должно быть у него в ушах дерьмо. Эй, сопляк, с тобой разговариваю. Смотри, какой харцерик. Польский харцерик. Польский харцерик. Че, сука, русского не понимаешь? Сам. Так чё ты, сука, не отвечаешь? А это что? Не рушь тогда. Что это за язык? По-польскому мове. Ты, сука, нету Польши. Россия есть. Польская есть. Бенди. Где, в жопе? Просто. А, в жопе. Вставай. Вставай. Сука! No, Witja, rozglądnij się.
Ten wygląda na komisarza. Zobacz, no co za skarby w raportówce ma. Papierów nie ma. No, i tak kradną. Biały czy czerwony kradnie tak samo. Konia bierzemy. Chować ich nie trzeba, wilki tu głodne. Ścierwem się zajmą. Witja, co ty? Twarzy nie zapamiętuj, ja nie pamiętam żadnego. Od robota taka. Moim ojcem mógłby być, panie rotmistrzu. Taka jest wojna. Lepiej on niż my. Wita. Lepiej on niż my. You often do not understand how important that war was. In 1920, the Poles did much more than simply win a war. I can assume you mean that they stopped the Bolsheviks. They delivered the West from the revolution, from communism. You are English. Your war ended in 1918. I'd like to show you something. Very pretty. Szabelka i konik. Ułan malowany. Ułani. This was taken in the 30s. Yeah, Pilecki lived in the East End. The lost land. I know that Pilecki inherited land there. He was a farmer. I know that this was rather a small farm. Small or large, no matter. Their nationalitos, land. Meaning? Land gives strength. Wolni, waluś. Dobrze jest, panie poruczniku. No i co, Waluś? Nie, nikaj nie pojedziemy, panie poruczniku. Chłodnica poszła. A, to przejdę się, to niedaleko. Ja tu zostanę z tym autem, może jak go stygnie, to ruszy. Kaj my to zajechali, panie poruczniku. Koniec świata jakiś. W gości do przyjaciela, Waluś. Do starego przyjaciela. Marysia! Olek! Olek! A Wita gdzie? Sprawę do niego mam. A co? Znowu wasze knucia czy szabelki? Nad rzeką ryby łowi. Chodź zje coś najpierw, on zaraz wróci. Pójdę do niego, a zjem, Marysiu, ile dasz. No i co? Biorą? Ni cholery! Co ty tutaj robisz? W Kairze miałeś być. A byłem i w Kairze, i w Monte Carlo. Ile przerżnąłeś? A tyle, ile było trzeba. Sprawę do ciebie mam. Spraw to ja tutaj mam mnóstwo. A ja tu łowić przyjechałem, panie poruczniku. Byłem w Niemczech, jak wracałem z Kairu. Wojna, Witja, w zasadzie już się zaczęła. Widziałeś, co dzieje się w Hiszpanii.
A u nas panuje przekonanie, że nowa wojna będzie znowu na wschodzie. Myślisz, że Rosja też się ruszy? Bądźmy realistami. Nawet jeżeli Niemcy będą przejść do wojny, przecież Francja nie będzie bezczynnie patrzeć. Nie wiem. Na papierze przegrywamy w każdym wariancie. Poza scenariuszami naszych sztabowców. W każdym. Dobrze wiesz nie od dziś, że nie wierzę w przyjaźń z Niemcami. Witja, ja jestem prostym oficerem. My jesteśmy ciągle za nimi. Nasze samoloty, te krajowe, to już na złom powinno iść. Widziałem nowe niemieckie Messerschmitty. To ciągnie 550 km na godzinę. Wiesz, ile wyciągają nasze? Góra 340. Ty wiesz, co to znaczy 200 km przewagi w walce powietrznej? Ty jechałeś tu 25 km na godzinę przez 6 godzin, żeby mi o samolotach opowiadać? Widzisz, są w wywiadzie tacy, którzy uważają, że my żadnej przyszłej wojny nie wygramy. Gwarancje francuskie są gówno warte. Kupią sobie czas naszą krwią, zawsze tak było. Może rok, może dwa. A po drugiej stronie Sowiety. Jak nie urok, to sraczka. Mamy dobrą sieć wywiadowczą. Także w Wehrmachcie. Będzie ciężko. 1 do 2 w ludziach, 1 do 8 w sprzęcie na ich korzyść. I ten przemysł ich cholerny. Kredyty na wszystko dostają. Rosną. W czołgach, samolotach, motocyklach. A u nas co? Koniki. Siano jest ważniejsze od benzyny. Chcą cię w kontrwywiadzie. Przydasz się. Blisko sztabu, Warszawa albo Wilno. Trochę roboty pod cudzym nazwiskiem. Sowieci. Oni dogadują się z Niemcami. Coraz lepiej. Wymieniają się dowódcami. Mają wspólne misje, co nie przeszkadza im lać się w Hiszpanii, ale pod stołem. Pod stołem Niemiec z Ruskim zawsze podadzą sobie ręce. A wojny na dwa fronty wygrać nie możemy. Dobrze. Po zbiorach przyjadę. No i dobrze, bo ci dzieci całkiem na tej wsi zdziczeją. Chłopcy, takie gadanie musi być męczące. Pierwsze śliwki z tego roku. No, mnie 2 razy namawiać nie trzeba. So, 1939. Yeah. First the Germans attacked, then the Soviets. Pilecki fought on the front. We all know how it went. Yes. Ribbentrop-Molotov. Poland was divided between the Soviets and the Nazis. From my understanding, Pilecki is one of the first to start an underground resistance. As a founder, a Russian officer once told me, when there's 2 poles, there's 3 underground organizations. Soviet sense of humor. I like that. My medicines. Hitler wanted to eradicate elites. Stalin did the same. You're talking about the Katyn massacre. Those killed officers were the victors of 1920. Katyn. For Russians, Katyn was the act of justice. It's more like revenge than justice. Russia was humiliated empire. Some empires just let it go, but not Russia, and not the Germans. First the Polish elite, then the Holocaust. Do you know that Auschwitz was planned as a camp for Poles? Of course, although I realize that it is not that often mentioned. The underground wanted to infiltrate the camp. Pilecki volunteered willingly, and it seemed to his certain death. Yes, to die for your country. Typical Polish heroism. Do you despise Pilecki or admire him? Maybe both. Thank you.
Cześć, Włodek. Cześć, Tomku. Ilu umarło? No dzisiaj niewielu, do apelu dwóch, może jeszcze dwóch albo trzech. Jeden jest w fatalnym stanie. Czekaj. Przyniosłem trochę chleba i jarzyny. Zwariowałeś? Dawno temu, masz. Tam są jeszcze skrawki, koniny. Dasz komuś, kto na... może stąd jeszcze wyjść. Krzysiu! U was nikt nie może przełykać, a ty mówisz o gryzieniu. Zabierzcie go. To jeszcze dzieciak. Komunista podobno siedzi za politykę. Kompletnie odwodniony, ale jak nie będzie pił, to umrze. Tylko że on chce umrzeć, ma dość. Zorganizuję więcej wody. Chłopaki na kuchni mają przygotowaną. Jeszcze dzisiaj powinienem przynieść. Na dobę najwyżej dwie. Kolego, będziesz miał czystą wodę. No. Szkoda czasu. Niech z nas nie ma czasu, Władek. Ani ja, ani ty. On ma go najmniej. To nie jest szpital, to trupiarnia. Masz. Daj mu i niech się modli. To mu nie pomoże. Pomaga na głowę. Wrócę z wodą. He escaped 3 days after. I know he used a false name throughout the entirety of his stay there. His number, though, his number was... 4859. Do you know what his actions were after he escaped? He did what he knew best. He turned spy. In the underground. Right. He got in the Warsaw Uprising. Not the one in the ghetto. Why would a counterintelligence officer with that much experience join the front line? It was a secret. He went as a private, not as officer. So you believe he was brave then? Damn you. That bravery is like a fetish for you. It's easy to die for your country. Very difficult to live for it. Panie Lepistrzu! Niemcy na żelaznym podchodzą, ale ostrzelali mi. Nie musieli się wycofać. Masz, Pini. Będą próbować jeszcze raz. Weźcie RKM, ustawcie flankując Chmielno. Tak jest! Oszczędzajcie amunicję! Przepraszam. Przepraszam. Jadek umiera. Krzyczy wagon. Nie mam morfiny. Nie jestem księdzem. Wyniosę go! Ani nie się waszy. Który to Witold? Rozkazy od Bora. Kapitulacja. Maniek! Tak jest. Zbierz wszystkich. Zdejmijcie awanse polowe. W niewoli lepiej być szeregowym. Broń to lepsze ukrycie. Resztę oddamy Niemcom. Zniszczyć korespondencję. Zostańcie w tych cywilnych ubraniach. Mundury niemieckie spalić. Zaszczytem było walczyć u waszego boku. To koniec? Powstania tak. Kapitulacja zakłada traktowanie żołnierzy Armii Krajowej jako jeńców. Poddajemy się, ale walczymy dalej. Nie dziś, może pojutrze. No ogarnijcie się. Wciąż jesteśmy polskim wojskiem. Spring. Just like in 1945. So... Pilecki went to the POW camp. The prisoners were liberated by Patton's army, by the Americans. And then he goes to the 2nd Polish Corps in the West. They've all been sent to gulags, had no love for the Russians.
I guess everyone in the Second Polish Army had hoped for World War III with Russia. But it was a new Poland. We built a new country. How many people were killed in that process? Falsely accused of treason? Sacrifices are sometimes necessary. We wanted a new world. Pan generał pana prosi, pani rotmistrzu. Przepraszam, że musiał pan czekać. Właśnie miałem telefon od Anglików. Włosi awanturują się, że nasi żandarmi zarekwirowali kozy. Wyobraża pan sobie, co za bzdura? Za pozwolenie pana generała. Obawiam się, że wyraźnie zaczynamy ciążyć naszym sojusznikom i okazują to w każdy możliwy sposób. Do cholery, powiedzcie mi coś, o czym nie wiem. Wojna to piekło. Ale ten pokój to piekło jeszcze większe. Piekło bezczynności i bezradności. Dziękuję. Wiecie, my tu sobie siedzimy, czekamy, aż Brytyjczycy nas zablokują, rozbroją i zlikwidują te jednostki. Na miastkę wolnej Polski. Ostatnią. A tu wojna z Sowietami jest nieunikniona. Drugi korpus jeszcze może się przydać, panie rotmistrzu. Musi się przydać. Oby Bóg pozwolił, panie generale, wrócić do ojczyzny. Właśnie. Wrócić do ojczyzny. Nie mamy zbyt wielu możliwości wywiadowczych. Komuniści szaleją coraz bardziej. Znam Sowietów. Wiem, do czego są zdolni. Wiem, co się tam musi teraz wyprawiać. W Londynie chyba nie zdają sobie z tego sprawy. Nasz rząd zaraz przestanie być potrzebny. Już przestaje. A oni politykują, puszą się jak koguty, przekrzykują i walczą ze sobą. Czego pan generał ode mnie oczekuje? Niczego od pana nie oczekuję. Może się pan nie zgodzić. To nie jest rozkaz, nie mogę go panu wydać. Mogę tylko pana prosić. Pokornie. Rozumiem. W takim razie? Chcielibyśmy, aby rozważył pan powrót do kraju. Stworzenie siatki wywiadowczej. Podkreślam, wywiadowczej, nie dywersyjnej. Nie zależy mi na kontakcie z podziemiem w kraju. Chcę mieć tam wojskowy wywiad. Prawdziwe informacje. Są tacy w sztabie generalnym Anglików, którzy podzielają moje myślenie. Że Sowieci będą chcieli więcej i więcej, a obecny stan jest tylko przejściowy. Sprzedali nas w Jałcie, bo bali się Stalina. I wie pan, co się teraz stało? Boją się go jeszcze bardziej. Dokładnie tak, boją się go jeszcze bardziej. Wrócę. Tylko nie traktuję tego jako rozkazu. Traktuję to jako konieczność. Dziękuję. Podpułkownik Kijak przekaże panu rozkazy, wytyczne i szczegóły przerzutu. Z nim będzie pan omawiał konkrety. Jemu przesyłał meldunki. Ale ja je będę czytał. Dokładnie czytał. Ku chwale ojczyzny, panie generale.
nazwiska, kontakty, adresy. Franiu! Co? Delikatnie. Posadź go. Nazwiska, kontakty. Kogo tam kurwa nieś? Przeszkodziłem. W hotelu majorze? Idźcie na fajkę, Chińczyk. I weźcie z sobą tego swojego rzeźnika. Widzę, że trochę towarzysze z wami na skróty poszli. Zagalopowali się, jakby to w łanach mówicie. Zapalicie? Dobre. Sunry. Od amerykańskich towarzyszy. Dbają o nas. Żeby nie tracić czasu, przejdę od razu do meritum. Wiecie, by powstał nowy świat, potrzebny jest trwały fundament. Trzeba więc wrzucić do niego coś cennego. Najcenniejszego. Taki zabobon z moich rodzinnych stron. Ale my przecież obaj nie wierzymy w gadania starych bab, prawda? Ani w nową wojnę. Mamy czas pokoju. Piękny ten pokój. To inny świat. Nowy, lepszy, sprawiedliwszy. Bez głodu, bez wyzysku, z pracą dla wszystkich, bez nienawiści. I wy się do niego przyłączycie. Ja wiem. Wy jesteście patriota, romantyk. Ja to rozumiem, ja to szanuję. Kochacie Polskę. Ja też. Ale teraz ją trzeba dźwignąć z ruin, z przesądów i z zaszłości, bo to, co było, już nie wróci. Nigdy. Pan w to wierzy. Wierzę. Wy mnie nie pamiętacie? Nie. Czwarta prycza po lewej stronie. To wy mi życie uratowaliście w ambulatorium, wiecie? Reszta moich do gazu poszła. A teraz partia to moja rodzina. Teraz ja dla was to samo. List do towarzysza Bieruta. Że was zmanipulowali, porzucili, że szpiegowaliście dla Jankesów i Andersa i że wierzycie w socjalizm i ludową sprawiedliwość. I prosicie o łaskę. Większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych i tak dalej. Wy się nawrócicie, inni się nawrócą, partia to doceni. Towarzysz Cyrankiewicz zajmie się sprawą osobiście. Przecież też go znacie. A Bierut ułaskawi. Coś dla was mam. My potrzebujemy bohaterów. Wy zasługujecie na to. Przecież ja wiem, kim jesteście. Podpiszcie.
Za tymi drzwiami jest świat, wolność, rodzina, Polska. Podpiszcie imieniem i nazwiskiem. Kiedyś wystarczyła kropla krwi. Jak chcecie. Tamtej Polski nie ma, a was już nie ma i nie będzie. A fundamenty i tak postawimy, z wami albo na was. Znikniecie i nikt nie będzie o was pamiętać. A ludzie w domach będą mieszkali. Heroes meet their end. Do you regret nothing? Pilecki was a relic with his romantic patriotism. We built a new, better world. We needed a real hero, a new man. Perfected man. Questioning nothing, free of doubt, malleable, servile, a slave. You know shit! I'm still alive. Pilecki, he saved me. I also tried to save him, but his honor forbade it. Honor and dignity! And you killed him for it. Because he was better than you. They were all better than you. That's why you murdered them. Your glorious new world hit another dead end, an illusory change, an instrument of cruelty, of death. Whatever words we choose, that's the stark truth. Pilecki was a great man. You are not his peer. Party politics took everything I had. I hate this country and owe it nothing. I think you owe it your life. I do not believe we will see each other again.